Barokowy pałac w Wilanowie powstawał etapami. Po zakupie przez Jana III Sobieskiego był to skromny dwór, bardziej ziemiański niż monarszy. Pierwsza większa rozbudowa miała miejsce po Wiktorii Wiedeńskiej, która zainspirowała artystów do przekształcenia rezydencji w okazałe założenie, łączące cechy polskiego dworu z elementami charakterystycznymi dla nowożytnych włoskich willi i francuskich pałaców. Kolejna właścicielka, Elżbieta Sieniawska, rozbudowała pałac o boczne skrzydła, według projektu Józefa Fontany, tworząc zachowaną do dziś bryłę pałacu. Najlepszym okresem w dziejach rezydencji były 22-letnie rządy Stanisława Kostki-Potockiego, który odremontował pałac i otworzył jedno z pierwszych muzeów na ziemiach polskich, które działa nieprzerwanie do dziś. W kolekcji znalazły się obrazy, cenne rzeźby, zespół greckich waz oraz dzieła sztuki użytkowej z Chin i Japonii. Część centralną pałacu poświęcono pamięci Jana III i wspaniałej przeszłości narodowej. Interesują Cię inne ciekawostki z polskich miast? Zajrzyj na kanał Razem w Polskę.